Dzień dobry. Zapewne się zastanawiacie, co ja właśnie aktualnie robię, gdzie ja się znalazłem, co to w ogóle za napad jest. Mianowicie wykorzystałem pewną funkcję w telefonie, dzięki której mogłem dołączyć właśnie na napady z warsztatu do kogoś. Bardzo mnie zastanawia właśnie, co tutaj nam konkretnie randomy mogą poprzygotowywać i zagramy sobie 3 takie właśnie napady. Mimo, że auto ukrył akurat tutaj, to akurat rzadziej ktoś tutaj ukrywa samochód. Ogólnie sama w sobie ekipa, jaka jest na tym warsztacie, jak możecie zobaczyć, host ma wysoki poziom i dwójka jest całkiem potężna. Ale dobra, jedną rzecz zrobił dobrze. Oczywiście zaparkował samochód tam, gdzie powinien, bo wbrew pozorom, jest ważne, tylko co to się dzieje? Czemu się pokręcił kółko, trochę nie wiedząc, co ma ze sobą zrobić? Co to jest? To on rzucił granatem, czy co? Zobaczmy, czy zrobi jakąś speedrunową taktykę, czy też i nie, bo na ten moment tylko robił sobie piurety. O, wykryli nas. Dlaczego nas wykryli? Czy oni tam broń wystawiali, czy co? No dobra, będziemy mieli trudniejszą wersję. No, do windy zapraszamy. Oho! Dobra, to już nie jest możliwe. Mamy hakera. Mamy hakera na napadach z warsztatu, ponieważ miał RPGa przy sobie, jak ktoś zauważył dobrze. Ten gościu jest odpalony. W sumie to jest wyższy poziom. Być odpalonym na napadach z warsztatu. No ale to cóż, jakby ja mógł tak powiedzieć. Dobra, no lecimy. Poz dosłownie stoi i teraz w miejscu jest. Chyba sam się zastanawia, czy chce to kontynuować. Słuchaj, dopiero się zabawa rozkręca. Wyszedł, twój prezes rezygnuje. No wyszedł. Nie chcę grać napadu z hakerem. Cóż, to tak się wylosowało, jakbym mógł powiedzieć. Tak się wylosowało. Pewno te myślę, że goście to zagra na 9 levelu, pewno tak się po prostu łapie za głowę, że co się w ogóle wydarzyło. O, jest informacja na czacie od tamtego gościa. To prawda, już jest rozpoczęty napad. Trafiłem na jakiś inny napadzik. Ale mam informację od poprzedniego pana hosta, który mówi, że nie chce grać z cheaterami. No mamy przed... Ale tutaj już wasy, czyli uważa, że jest więcej niż jeden. Nieważne, nie zagłębiajmy się w to. W każdym razie zagłębmy się w to, że robimy kolejny napad na bank rezerw. 4 jesteśmy, czyli bardzo dobrze. Akurat mówię, to jest jedyne zlecenie, napad, które nagradza za to, że gramy w jakąś liczbę osób. Większą niż, no mówię, jak najmniej. To akurat nas nagradza za to. Dobra, podjeżdżamy znowu pod jakieś auto. Zobaczmy, co teraz się wydarzy. No teraz, jak widzimy, akurat ta ekipa ma o wiele wyższe levele. Nawet jeden ma prawie 1300 poziom. 1300 poziom to jeszcze jest oczywiście poziom normalny. To nie jest jakieś podejrzane coś. Coś tu jest nie tak. Zobaczmy, jak tutaj będzie. Nie znasz sztuczki speedrunowej. Nie dziwię się, to pewno znam, mówię, 3 osoby na krzyż, że tak w ogóle można zrobić. Ciekawe, czy ja będę mógł tutaj... W ogóle już nie działa mi skok. No bo bym spróbował sobie tak podskoczyć, ale już mi skok nie działa. Dobra, teraz muszę podejść tutaj. Wszyscy na mnie czekają. Ja bym zrobił taki wjazd przez windę. Proszę pakować kordę złoto do torby. Dobra, zaczynamy tutaj akcję. Akcja, która nazywa się oczyszczanie terenu. 4 oczywiście to jest szybka sprawa i jeżeli chodzi o ciebie TPA, tamta fura jest zamknięta, więc nawet tam nie ma co po prostu iść. Ona jest zamknięta, więc to się nie liczy. Chyba te tutaj są otwarte, ale pewności nie mogę wam dać, że to jest rzeczywiście otwarte. Nie, to też jest zamknięte. Dobra, pozbądźmy się tych wszystkich botów tutaj, tutaj. No i w sumie wszyscy są pozbyci się. Ciężarówka jedzie, ale ciężarówka to swoją drogą. Sobie ukradniemy na przykład tę furę. Nie wiem, co to jest. Vectre to jest. Tam gościu pojechał sobie, widzę, że chyba jakimś autem z ulicy czy coś. Się dobrze zrobił ogólnie, popatrzcie, on jest o wiele dalej od nas. I nawet jest przy helikopterze, z tego co widzę po minimapce. Ten, skąd ma helikopter? Skąd on ma helikopter policyjny? Ten gościu. To jest akurat takie pytanie na poważnie. Gdzie jest jeszcze helikopter? Gdzieś jeszcze się respi? Gdzieś jeszcze się respi jakiś helikopter tam? Znaczy w sumie, no, może być jeszcze taki spawn, którego akurat nie znam. Dobrze się w sumie temu przyjrzeć. Zwróćcie po mnie. Zwróćcie sobie po mnie. Dobra, jeden jest jeszcze tam. Czekaj, host nie wyszedł w ogóle z banku swoją drogą. To są samochody do ucieczki. Może on coś wypatrzył, czego ja nie wypatrzyłem. Chciałbym się przyjrzeć, nie? Jeszcze tym spawnom, bo mówię, na pewno są jakieś inne odpowiedzi na to. Skąd ten gościu wyczasnął helikopter? Nie wiem, może tutaj. O, no biegnie. Co on tu w ogóle robi? To jest też moje pytanie.
kolejne. Skąd, co tutaj robi pan host? Całkowicie serio, co ty tu robisz? Jakim cudem tu się w ogóle dostałeś? Za niedługo to nam się w ogóle cały helikopter już rozwali, więc będzie za niedługo tragedia, będziemy musieli się przenosić. Mam nadzieję, że do tego czasu przynajmniej uda się zgubić pościg, bo nie wiem, czy my dotrzymy do kupca, bo chyba kupiec tego, co widzę, jest w drugim miejscu, które jest troszeczkę dalej, ona jest jak trochę w połowie drogi do Paleto. A nie, jest tutaj, czyli przy domku na plaży. Może być właśnie tutaj i gdzieś to jest, nie wiem, gdzieś w tych okolicach, gdzieś tutaj to pamiętam, że było. Tutaj czy tutaj, gdzieś mniej więcej w tym miejscu to w każdym razie, bo na tej drodze. No i się zepsuło i niestety też nie uda nam się zgubić pościgu, więc mamy problem. No musi ten gość się teraz wylądować tym helikopterem. Zobaczymy, czy uda mu się... O! Tak to nam zaraz wybuchnie. Zaraz wybuchnie! Niestety, przesiadamy się na samochód. Wszyscy poszliśmy tutaj, jeden gościu poszedł tam. Czemu ten jeden gościu poszedł do innego radiowozu? Nie jestem w stanie tak walnąć ich. Dobra, tutaj pomogę też im. Nie wiem, ja bym gościu jechał na jakąś górkę czy coś, nie? Bo to już jesteśmy przy tym miejscu, gdzie praktycznie mamy dotrzeć do tego domku. Jeszcze tu się helikopter zrespił. O, przynajmniej trafiłem jakiegoś gościa. Ale myślę też, że to jest trochę za mało. Dobra, no to ja też wysiadam. Wszyscy wysiadli, to ja też wysiądę. Ja siądę teraz do tego gościa. Nie wiem, na razie mamy akcję zwalczania helikopterów. Teraz nawet w sumie nie mogę nawet jechać, bo chcę zaczekać ten gość tutaj. Siadaj, gościu. Czemu on idzie do innego... Ja nie wiem, ja nigdy chyba nie zrozumiem, o co tu chodzi. Dobra. Tyle było z tego auta. Się zsunęło z drogi. Słuchajcie, spadł nam samochód do wody. Ale zobaczcie pozytywy. Zaraz nas przestaną gonić. To prawda, będziemy musieli jakoś się jeszcze przedostać na tę górkę. No, zauważyliśmy. Jakoś będziemy musieli się przedostać, więc mamy na ten moment zagranie 1000 IQ, można by to powiedzieć. O, rozciągnięte tekstury były w wodzie. Dobra, tam zaraz jakieś auto znajdziemy, bo jest domek. Spokojnie. Znam tę drogę, znam to miejsce jak własną kieszeń. Tamtędy akurat biegnąc trochę to nie ma sensu. Mówię, no to jest jakaś droga, no tu możemy na potencjalnie cokolwiek liczyć, że będziemy mieli. Wiecie, to tak ogólnie jest, no. No i mamy jedno auto, przynajmniej na dwie osoby. Znaczy, będziemy gubić pościg teraz. Panie hoście! No chodź, no tamten sobie będzie musiał sam załatwić auto. Teraz jedziemy pod górkę. Bum, robimy zakręt. Jedziemy pod pionową górkę, zaraz ich zgubimy. Jednak nie wjedziemy. Robimy nawrót. Jezus, co za głupota. Żeśmy, jesteśmy w tak beznadziejnym miejscu, żeby cokolwiek zgubić, a jakoś trzeba stąd dojechać. Po górce przynajmniej może jakaś szansa jest, że w końcu te helikoptery się od nas odczepią. Jedź do podziemi w Los Santos. No, powiem ci, że trochę to daleko stąd, żeby pojechać do podziemi w Los Santos. Ale są lepsze miejsca, żebyśmy mogli tak, o, po prostu sobie zniknąć. Teraz się, akurat musiał się zrespić w tym momencie pociąg. Nieźle, kurde, znowu się od jakąś teksturę zawiesiłem. No dobra, teraz już na pewno zgubimy. Przynajmniej my zgubimy, no nie wiem jak. Może nagle nawróci, bo teraz nie mam jak jeszcze być na drodze. Pojedźmy już tędy. Kurde, i teraz jesteśmy w Podczasku. W Podczasku jesteśmy! Nie mam gdzie uciec. Ledwo, powiem szczerze, że fartem teraz się to udało, ale się udało. A gościu chciał jechać do podziemi w Los Santos. To jest dopiero akcja. Prawda, chyba też gościu zgubił pościg, więc w końcu możemy pojechać sobie do... No, oddać złoto do klientki. Powiem szczerze, że to był chyba najgorszy możliwy... No, możliwa ucieczka z tego miejsca, jakie kiedykolwiek było. Ale dalej jest dla mnie zastanawiający jeden fakt. Skąd on miał jeszcze jeden helikopter? Czy gdzieś się respi bliżej helikopter, o którym nie mam pojęcia? Raczej chyba musi tak być. Tak nawet się nie możemy napić tutaj. Idziemy, tam gościu co? Bez buta biegnie, no. GG. No co, powiedzmy, że było kompletne GG. Dziękuję za kopertę. I 130 tysięcy za pomoc. Wiesz, ogólnie jeżeli chodzi o takie, nazwijmy to, że pomoce w tych napadach, to one tylko jedyne kiedy mają sens, to w momencie, tylko gdy nie mamy tego biznesu, bo jeżeli go mamy, moim zdaniem warto jest raszować, robić samemu, niż iść do kogoś na pomoc. No i się zbugował. Nie mogę teraz kliknąć, że jestem gotowy do gry i trzeba będzie czekać. Czarny ekran na banku rezerw. Po raz trzeci. Ty, ale poważnie, ja nawet tego nie rolowałem w ogóle, tylko losowo mi wybrało 3 razy bank rezerw. To prawda, pierwszy raz, powiedzmy sobie szczerze, no nie był, nazwijmy, że zbyt udany. A w drugim nasza, nazwijmy to, że ucieczka była jeszcze bardziej interesująca. Dobra, gościu ma ogólnie kupiony sobie najtańszy możliwy warsztat. Myślę, on nie jest ogólnie złą lokalizacją, patrząc na to, że do tego najlepszego aż tak wiele on się nie różni. Jest to naprawdę
aż taka zła lokalizacja. Dobra, dojechałem znowu, patrz, teraz ja ci gościu pokażę. Magiczne sztuczki, o ile ja się doczołgam do kierownicy. No, ja się doczołgałem do kierownicy. Do patera, gościu, co my zrobimy? Ja wam mówię, slow and silent. Co ty, gościu? Don't say nothing to the guard. Just flash your ID and eyeball that motherfucker. Next stop the vault, right? Pewno gościu miał takie, co się wydarzyło. Ja mogę być pewny. On nawet nie wiedział, co to się pewno wydarzyło. 261 poziom to jest. Ja mówię, to jest sztuczka, którą znam może z 3 osoby, także tak dosłownie mógłbym powiedzieć, że to w ogóle nieznane, że takie coś tu można w ogóle zrobić. Więc pewno mówię, jego musiał mieć niezłe po prostu zdziwienie, co tu się wydarzyło właśnie. Że takie coś w ogóle jest możliwe. Ja nie wiedziałem, że to poważnie, bo on tam coś w ogóle wziął. Ten podniósł, nie? Ten, tam była w ogóle kubka zaznaczona. Szkoda, że tylko we dwóch niestety nie mamy tego auta, tak to tam to od razu byśmy mogli wziąć. A taka będzie szybka sprawa zrobienia tego napadu, mimo wszystko. I to jest największa szkoda, że tamto auto jest niestety zamknięte, kiedy jesteśmy w grupie. A szkoda bardzo, bo naprawdę to by nam się przydało. Tutaj oczywiście nikogo nie będzie. To teraz, właśnie teraz robimy... Od razu widzę, że tak od razu raszujesz, gościu. No to tak trzeba na spokojnie, ja bym powiedział wręcz. Niezłe strzały. Strzały w nigdzie. Teraz ty tutaj, też strzały w nigdzie. Ogólnie, panie hoście, zabiorę cię na helikopter. Miał jeszcze tego, kombosa. Magiczne strzały. Kurde, tutaj jest gościu. Ten to w ogóle bez broni jest, to nieźle. Tamten helikopter to ja nie wiem, co on w ogóle robi. Tu autobus w ogóle się chyba wbija w parking. No dobra, no pojedziemy oczywiście na helikopter. Mówię, nie wiem, może to rzeczywiście jest gdzieś jakiś bliżej. Zdałby się przyjrzeć tym wszystkim spawnom w online na temat tego właśnie helikoptera. Kto wie, może jest jakiś bliżej helikopter. A ja o tym nie wiem, że jest. To jeszcze kawałeczek. Dobra, widzę, że gościu tutaj w ogóle wie, że idziemy na helikopter. No heli. No to już jakby ci powiedzieć. Będziemy musieli w takim razie zrobić inną rzecz. Są dwie metody w sumie, co możemy zrobić. Możemy się oddalić albo po prostu uciekać samochodem. Ja bym uciekał... O kurde, padł. Po prostu bym uciekał chyba samochodem. Prawda, to będzie męczące, ale... Albo możemy zrobić coś takiego jeszcze. Możemy się cofnąć. Gdzieś tyle. I jeszcze raz tam podjechać. Zobaczmy, może teraz się nam zrespi. Teraz już widziałem, że się zrespił. Ziup. Do góry i do góry. Wchodzimy teraz. Teraz już mamy helikopter. Chcesz latać? Leć, leć. Jak tak bardzo chcesz, to leć. To nie ma trochę sensu, kto to będzie w ogóle latał, ale może chcesz, nie wiem, dobić sobie jeszcze skill do latania czy coś. Albo może znasz jakąś magiczną sztuczkę, żeby lecieć szybciej, której nikt, a nikt nie zna. Albo może ewentualnie jeszcze się boi, że jeszcze wezmę i bym rozwalił ten helikopter. Chociaż z drugiej strony, jak mówisz, że tu dowodzę, potem nagle już nie dowodzę, także tu się wszystko zmienia. Sytuacja jest mocno dynamiczna. Dobra, widzę, że tu mamy jakieś skoki, tu jakieś jumpy. Ja nie wiem, co on tu wybrał. Tu jakieś niecne pomysły wymyślił. Ja trochę przestrzeliłem się. Nie trafiłem w punkt. Uciekli policji. Jedna gwiazdka pościgu. Nie wiem, to jest wyższy poziom. Teraz nagle 5 dostałem z tego powodu. No dobra, no, muszę uciec z policji. To się będzie zabawić w jakiejś góry, czy coś. A teraz nagle... Z 5 gwiazdek nagle całe zniknęło. Nie no, co tu się dzieje? 5 gwiazdek, a to chyba nie 5 gwiazdek, bo jedna gwiazdka. Mogę powiedzieć, że co tu się wydarzyło, też jest dziwne. W każdy napad, kurde, jaki był tu grany, był dziwny. Ale gościu ma za to bardzo podobną postać do mojej, fajną fryzurę zrobił. Wiedział, jak ubrać ją. I się udało. 110 tysięcy wpadło. A to najważniejsze, że w sumie jest więcej. Ogólnie cel tego filmu było to, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądało pomaganie. Ale już od razu wam mogę powiedzieć, że jeśli tylko nie macie biznesu, możecie komukolwiek pomagać w robieniu tych napadów z warsztatu. Jeśli macie, róbcie, nie pomagajcie, bo nie wyjdziecie na tym lepiej. W zasadzie. Co prawda to nie jest jakaś nowość dla osób, które już dawno grały to DLC, ale tak chciałem to pokazać, jak po prostu wyglądają tak zwane napady z warsztatu z randomami. Także no cóż, to byłoby w takim razie na tyle i do następnego, cześć.